przedstawiam Państwu panią Jolantę. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo się skupili na tym, co teraz powiem. Przedstawiam kolegę Syliczka, małżonka. Powiedziałem to wiele sposobów, Szanowni Państwo. Mam jakieś tam ukryte plany do tego kolegi. Jak powiedziałem, żegnamy stary rok, jest to Sylwestr. No i jak wymieniłem, kolega ma na imię jest Sylwestr. Mało, że ma... Jeszcze poczekamy, Szanowni Państwo. Mało, że kolega ma imieninki, to jeszcze na urodziny. Jeszcze nie. Szanowni Państwo, również zawdzięczamy tej przesympatycznej parze to, że pytania, któreśmy dla Państwa przygotowali, będą przecudowne, przesmaczne. Gwarantuję. Ja gwarantuję, Państwo oczywiście ocenią. Myślę, że nie będziecie Państwo, będziecie ze mną zbliżeni. Innej wersji nie ma. Szanowni Państwo, chciałbym również od organizatorów koledze Sylwkowi podziękować. Proszę uprzejmie przygotować. Oczywiście pani Jola zajmowała się logistyką. Oczywiście przez swoje paluszki tam oczywiście w rękawicy również dokładała, ale przewodnią chyba to Jolu się nie pogniewasz, nie? Przewodnią tą Jolą to był tu chyba co? No tak, oczywiście. Nie wkurzyłeś się na mnie? Nie. Dobrze, Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie. Nie wiem, czy coś zapomniałem, nie lubiłaś mi przypomnieć, z czego to miałeś mi piknąć w nogę, jak życzymy przecudownej, sympatycznej imprezy. Jeśli Państwo pozwolą, to bym zaproponował powstanie i byśmy może się jednak przyczynili do tego, żeby raz podziękować tej przesympatycznej parze, a dwa uczcić to, że kolega ma dzisiaj imieniny urodziny. Poprosili o 100 lat.
Brawo, brawo na pierwszy pan, który rozpoczął naszą wspaniałą zabawę. Zapraszam wszystkich do końca.
Ha ha ha!
Let me like nobody. Mm-hmm.
Yeah.
Cofy się, zapraszam. Yeah.
Thank you.
Thank you.
jeszcze za chwilę będzie to, to jeszcze jedna piosenka. Dobry wieczór Państwu. Mówiłem, że na tym nie skończę, nie? To się nie rozkręcałem. Szanowni Państwo. Taka jedna sprawa organizacyjna. Wiemy, że się cieszymy, że jesteście was kochani. Ale bardzo prosiliśmy, wzięliśmy karteczki, żebyście Państwo nie rzucali do już tego, co tam nie powinno trafić. Już pomalutku zaczynacie zapytać, ale mówię Państwu, tylko przepraszam za tę uwagę. Ale skoro ktoś tam tego się nie czyta, to za chwilę możemy z imprezy zostać, nie? Bardzo proszę nie wrzucać do nóżki tego, co tam nie powinno trafić. Nie mówię o wrzutach, tylko mówię o wrzutach. Bardzo serdecznie mnie nie zobowiązany, że się z tej imprezy nie zostaną. Teraz nie wiem, czy będzie spróbować, ale nie wiem, co to znaczy.
Chcecie? La 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 la
Przepraszam, ale ja Państwa nie żegnam. Bawcie się dalej. Nie wiem. To nie miało tak.